Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się po spotkaniu PKO BP Ekstraklasy, Lech Poznań 3, Krakowia 0. Zanim krótko o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie kliknijcie w ten czerwony magiczny prostokąt, a także nie zapomnijcie o kciukach w górze pod filmem, a także naciśnięciu w dzwoneczek. Mecz przyjaźni zakończył się wynikiem 3-0 dla Lecha, no i tylko w jednej drużynie przyjacielskie, pozytywne nastroje po końcowym gwizdku. Natomiast przede wszystkim mamy tak, no naprawdę pokaz ofensywnej siły Lecha i dużo niedoskonałości Krakowi z tyłu. No widać było, że rzeczywiście pasy pogubione. Gdzieś tam po tym ostatnim potknięciu u siebie z Miedzią Legnica, po tym remisie, który rozczarował i który absolutnie nie zadowalał Krakowi, dziś kolejne rozczarowanie. Oczywiście Krakowia w Wielkopolsce faworytem nie była, natomiast miała szansę, by sprawić niespodziankę, zwłaszcza w świetle ostatniej porażki Lecha u siebie przecież z Górnikiem Zabrze. Dwie minuty, które wstrząsnęły pasami, no bo tak to trzeba określić, naprawdę świetny fragment Lecha, który wykorzystał maksymalnie to jak mógł, bowiem bramka strzelona na 1-0 to jest oczywiście trafienie Welde. Minutę później mamy asystę Welde, takie podanie oczywiście w stylu Kamila Grosickiego i strzał Filipa Machnińskiego. Mamy naprawdę niezły fragment Lecha, który wykorzystał błędy w Krakowi, no przede wszystkim bramka na 1-0 to jest Takuto Oshima, który zgrywa, ale też nie popisała się ta defensywa, także też nie można wskazywać tylko na Japończyka. Oczywiście Karol Niemczycki, który zresztą w przerwie mówił, że to jest jego bramka. Także naprawdę każdy z Krakowi dołożył swoje 3 grosze do tych trafień. Końcówka pierwszej połowy to jest gol z Kurasia. No też fantastycznie to wykończył przyszły piłkarz Brugi, bowiem podciął Niemczyckiego. Potem już bramek nie oglądaliśmy, natomiast no mam wrażenie, że Lech absolutnie kontrolował to spotkanie. Świadomie zdjął nogę z gazu, więc no gdyby tylko pewnie Kolejosz chciał, mógłby spokojnie jeszcze strzelić kilka bramek. Po stronie Krakowi na pewno niezłe akcenty, ale to z ławki. Mam wrażenie, że Myszor, który świetnie się widać dogaduje z Rakoczym, kilka naprawdę dwójkowych, szybkich ataków. Był groźny stały fragment gry, ale właściwie to wszystko. Mam wrażenie, że jakiś pomysł na ten mecz na pewno się rozjechał po tych 2 straconych bramkach. Gdybym miał wskazać jednoznacznie, dlaczego Krakowia poległa, mam wrażenie, że zabrakło reakcji na to, jak dobrze wyglądał Lech w pierwszej połowie, chociaż oczywiście po 45 minutach właściwie nie było co zbierać. No i widać było, że po tak świetnej połowie Lecha, spuentowanej 3 trafieniami, właściwie niemożliwe jest, by coś tutaj się wydarzyło na korzyść pasów. Ostatecznie porażka w Wielkopolsce, porażka, która absolutnie przekreśla szansę Krakowi na ewentualne europejskie puchary, chociaż to była taka gdzieś tam tylko cień nadziei, bowiem Krakowia nie jest regularna, potrafi urywać punkty silniejszym, ale często się wykolejała na słabszych rywalach, a dzisiaj pokazała, że z silniejszymi również poległa. Dzięki, spojrzenie na mecz Lech Krakowia, zachęcam standardowo do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.